Cargolinku możemy ustalić kredyt kupiecki zarówno ogólny dla wszystkich, jak i dla poszczególnych kontrahentów. Program będzie automatycznie sprawdzał, czy klienci mogą z niego skorzystać, czy jednak przekroczyli dostępny limit. Jeżeli nie wiesz, co to jest kredyt kupiecki lub chcesz dowiedzieć się o nim więcej, zajrzyj na naszego bloga. Link do artykułu znajdziesz w opisie. Z tego filmu dowiesz się, jak ustawić kredyt kupiecki i aktywować jego sprawdzanie. W menu po lewej stronie wybierzmy ustawienia system. Na początek aktywujmy kredyt kupiecki, zaznaczając pole kredyt kupiecki aktywny. Następnie kliknijmy przycisk zapisz. Od teraz system będzie sprawdzał limit kredytu kupieckiego przyznanego klientowi. W tym samym miejscu możemy ustalić domyślny limit kupiecki dla wszystkich nowych kontrahentów, którzy zostaną dodani do systemu. Wypełnijmy pole kredyt kupiecki. Wpiszmy na przykład 1000. Na koniec kliknijmy zapisz. Od teraz każdy nowy klient będzie miał przypisany kredyt kupiecki w wysokości 1000 euro. Sprawdźmy to. W menu po lewej stronie wybierzmy kontakty. Kliknijmy przycisk dodaj nowa, następnie organizacja. Uzupełnijmy niezbędne dane i kliknijmy przycisk zapisz. W sekcji płatności po prawej stronie zobaczymy, że klient ma przypisany kredyt kupiecki. Przekonajmy się, czy Cargolink to weryfikuje. W bocznym menu kliknijmy transporty, ikona plusa obok pozycji dokumenty, wybierzmy zlecenie 1.1. Jako klienta wybierzmy utworzonego nowego kontrahenta z limitem 1000, a wartość zlecenia ustalmy na 1500 euro. Ta kwota przewyższa wartość kredytu kupieckiego, dlatego program powinien zablokować nam dalsze działania. Sprawdźmy to. Uzupełnimy dane i kliknijmy przycisk zapisz. Dokument został utworzony jako szkic. Zmieńmy jego status na wystawiony. Przy kliknięciu na przycisk zapisz pojawia się powiadomienie o tym, że całkowita kwota przekracza dostępny kredyt kupiecki. Abyśmy mogli zmienić status zlecenia, musimy zwiększyć przyznany klientowi kredyt kupiecki lub wyłączyć sprawdzanie kredytu. Kliknijmy na nazwę klienta w zleceniu, a następnie ikonę lupy. Zobaczymy dane kontrahenta. Kliknijmy w sekcję płatności po prawej stronie. W polu na samej górze zmieńmy kwotę limitu na 1500 euro. Zatwierdźmy zmianę klikając zapisz. Teraz zmiana statusu zlecenia będzie możliwa. Aby wyłączyć sprawdzanie kredytu kupieckiego, przejdźmy do ustawienia system. Odznaczmy pole kredyt kupiecki aktywny, które zaznaczyliśmy na początku i kliknijmy przycisk zapisz. Spodobał Wam się film? A może macie propozycję usprawnień przedstawionych funkcji? Dajcie nam znać w komentarzu. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, dzwoneczku i polubieniu materiału.